Jaolę Dulkiewicz znam od lat i obserwuję, jak znakomicie wykształcona, świetnie już doświadczona jako samorządowiec, jest dobrze przygotowana do roli prezydenta miasta Gdańska. Kocha to miasto, a myślę, że te ostatnie dni pokazały, jak potrafi radzić sobie w najtrudniejszych sytuacjach. Myślę, że wizja, którą zbudowała Ola, Paweł Adamowicz dla przyszłości Gdańska i program, który przecież nie traci aktualności, to najlepszy pomysł dla Gdańska i dlatego całym sercem wspieram Olę. Będziemy razem współdziałać, współpracować i myślę, że Ola, wnosząc do naszego nieco męskiego zespołu prezydentów, marszałków, także będzie takim elementem, który będzie silnym takim zwornikiem do dalszej współpracy wszystkich naszych miast. Przez ten ostatni tydzień, chyba najtrudniejszy tydzień w historii Gdańska, odbieraliśmy bardzo wiele sygnałów wsparcia, poparcia, różnych ofert pomocy. Pan prezydent Szczurek też był tą osobą, tym prezydentem. Wiemy doskonale, że pan prezydent Adamowicz marzył o metropolii. Metropolii składającej się z Gdyni, Sopotu, Gdańska oraz miast okalających. Na pewno będziemy współpracować, stąd też obecność pana prezydenta Wojciecha Szczurka mnie bardzo cieszy. Pan prezydent Szczurek powiedział, że mogę zawsze na niego liczyć. Dla mnie to są otwarte drzwi i za to dziękuję.